Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiejszy będzie w całości poświęcony klawiaturom mechanicznym, czyli sprzętowi przeznaczonemu typowo dla graczy. W dzisiejszych czasach klawiatury mechaniczne są coraz bardziej popularne i praktycznie większość graczy już takie klawiatury się zaopatruje, tym bardziej profesjonalnych graczy. Dlatego też praktycznie każdy producent chce w swojej ofercie mieć przynajmniej jedną lub dwa modele takiej klawiatury, a niektórzy producenci specjalizują się tylko i wyłącznie w klawiaturach mechanicznych. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam kilkanaście przykładów klawiatur, które warto sobie kupić w różnych przedziałach cenowych. Natomiast to jest tylko taka pomoc, która ma pokazać Wam po prostu, na co zwrócić uwagę kupując klawiaturę mechaniczną, tak żeby spełniała Wasze oczekiwania, Wasze wymagania. Generalnie chyba nie spotkałem się jeszcze ze złą klawiaturą mechaniczną, czyli każda praktycznie ma jakieś zalety, ale oczywiście w danej cenie można zrobić lepszy lub gorszy interes. Niektóre klawiatury są po prostu przebajerowane, inne są zbyt drogie w stosunku do tego, co oferują. Tutaj postaram się Wam pokazać takie najbardziej godne swojej ceny. Przede wszystkim, czym te klawiatury mechaniczne różnią się od klawiatur tradycyjnych membranowych, dlaczego są lepsze? Dobrym przykładem może być klawiatura, którą testowałem ostatnio, mechaniczna klawiatura Rapu V500. Kompaktowy model, ale za to bardzo, bardzo fajny, zaopatrzony w przełączniki typu Kale Yellow, które wytrzymują, uwaga, aż 60 milionów kliknięć. Czyli mamy pierwszą rzecz, ogromna żywotność przełączników. A przełączniki w zwykłych membranowych klawiaturach to jest średnio 2-3 miliony kliknięć, czasami 5 milionów. Najwięcej, co się spotkałem, to było chyba 10 milionów klików. W takiej klawiaturze już naprawdę z wyższej półki. Tutaj mamy od 20 w najtańszych przełącznikach do 50-60 milionów klików w najdroższych, najlepszych klawiaturach mechanicznych. Dlatego przede wszystkim taka klawiatura to jest zakup na długie, długie lata. Zanim ta klawiatura przestanie nam odmawiać posłuszeństwa, miną naprawdę tysiące godzin grania, co już w pewnym stopniu rekompensuje wyższą cenę tych klawiatur. Druga ważna rzecz to jest reakcja klawisza. Żeby klawisz z przełącznikiem mechanicznym zareagował, wystarczy wcisnąć go jedynie o 2 mm średnio, w niektórych przypadkach nawet niecałe 2 mm, czyli po prostu wystarczy tak naprawdę muskać te klawisze, a komenda natychmiast jest przekazywana z maksymalną możliwą prędkością do komputera. Większość z tych klawiatur korzysta z próbkowania 1000 Hz, czyli opóźnienie komendy wynosi jedynie 1 milisekundę. Mówiąc inaczej, przekazywane są nasze komendy do komputera tak szybko, jak tylko pozwala na to port USB 2.0. Tak więc prędkość przesyłu danych plus lekkość naciskania tych klawiszy sprawia, że możemy w grach uzyskać przewagę taktyczną. Po prostu będziemy szybsi. Sama konstrukcja i zasada działania przełącznika mechanicznego jest zupełnie inna niż w przypadku membranówek i tutaj możemy wyróżnić kilka takich podstawowych typów. Najbardziej znane są przełączniki Cherry MX, też najdroższe i najbardziej żywotne. Później mamy przełączniki typu Kale, również stosowane już teraz częściej w klawiaturach. I przełączniki niezależne, chociażby firma Razer wypuściła ostatnio swoje dwa typy przełączników. Ale to już jest temat na zupełnie inny, obszerny poradnik o typach przełączników. Wiedzcie tylko tyle, że te przełączniki różnią się od siebie troszeczkę samą zasadą działania, wciskania, reagowania i też reagują z inną siłą. Czyli po prostu musimy je mocniej lub słabiej przycisnąć, żeby zareagowały w pełni. Klawiatury mechaniczne, tak jak membranowe, różnią się wieloma szczegółami. Wielkością, posiadaniem dodatkowych klawiszy, oprogramowaniem, jakimiś dodatkowymi portami USB, wejściami audio, podświetleniem i innymi tego typu szczegółami. Tak więc musicie stwierdzić przede wszystkim, ile chcecie wydać na taką klawiaturę, czy na przykład musi mieć podświetlenie, czy musi mieć podpórkę pod nadgarstki, czy musi mieć jakieś dodatkowe programowalne klawisze, czy wystarczy Wam na przykład standardowy zestaw. Kierując się tymi kryteriami, pokażę Wam teraz kilkanaście klawiatur i mam nadzieję, że tym sposobem ułatwię Wam podjęcie wyboru, która z tych klawiatur jest dla Was idealna. Oczywiście każdy z Was może mieć inne typy. Możecie także pisać w komentarzach, jakie jeszcze klawiatury mechaniczne niewymienione w tym poradniku są Waszym zdaniem warte uwagi, warte kupienia. Bardzo chętnie taką wiedzę możecie przekazać innym widzom w komentarzach.
Jak najbardziej do tego zachęcam. No a teraz zabieramy się za przykładowe klawiatury. Zapraszam Was do dalszego oglądania. Zalman ZMK500 to prawdopodobnie najtańsza klawiatura mechaniczna na rynku. Jest bardzo kompaktowych rozmiarów, wyposażono ją w przełączniki Kale Red, wytrzymujące 20 milionów kliknięć. Klawiatura posiada podstawowe klawisze multimedialne. Największe jej zalety to niska cena, niewielkie wymiary i w miarę solidne wykonanie. Q-Pad MK50 to znana i ceniona konstrukcja mechaniczna. Dość kompaktowa i dobrze wykonana klawiatura z odłączaną podpórką pod nadgarstki, uzbrojona w przełączniki Cherry MX Red, będące w stanie przetrwać aż 50 milionów kliknięć. Wyposażono ją także w dodatkowe klawisze multimedialne. A4Tech Bloody B540MX to szczególnie ciekawa propozycja dla fanów myszek i innych akcesoriów Bloody. Klawiaturę wyposażono w przełączniki typu Cherry MX Black, a także regulowane podświetlenie. Jest to niewielkie urządzenie, posiadające dodatkowo podpórkę pod nadgarstek. Klawiatura ta urzeka także oryginalnym i agresywnym wyglądem, charakterystycznym dla akcesoriów serii Bloody. Rokat Rios MK Pro to niemiecka jakość w najlepszym wykonaniu. Rios to naprawdę duża i niezwykle solidnie wykonana klawiatura, uzbrojona w przełączniki Cherry MX. Posiada one pełne podświetlenie i zaawansowane oprogramowanie. W sumie dostępnych mamy aż 113 programowalnych klawiszy. Dwa porty USB 2.0 oraz porty audio na pewno przydadzą się wielu graczom. Gumowane klawisze z nakładkami odpornymi na działanie promieni UV znacznie przedłużą jej żywotność. Rapu V700. Jedna z najnowszych klawiatur mechanicznych na rynku. Wyposażona w wytrzymałe przełączniki typu Black i konfigurowalne klawisze. Przy pomocy oprogramowania i wbudowanej pamięci łatwo skonfigurujemy ją pod swoje wymagania. Klawiatura przyciąga także wzrok ciekawym wyglądem. SteelSeries 7G to klawiatura mechaniczna z ogromną podpórką pod nadgarstki. Nadaje jej to bez wątpienia charakterystycznego wyglądu i czyni rozpoznawalną. Klawiatura ta posiada absolutny anti-ghosting i wszystkie przełączniki oraz styki pokryte 18-karatowym złotem. Dzięki temu nasze reakcje są błyskawiczne. Porty USB i audio, a także dodatkowe klawisze multimedialne bardzo się przydadzą. Mechaniczne przełączniki Cherry MX Black zapewnią żywotność na poziomie aż 50 milionów kliknięć. Gigabyte Avia Osmium. Wyjątkowa klawiatura wykonana z osmu. Jest to sprzęt zdecydowanie ekskluzywny i niezwykle wytrzymały. Wyposażono ją w przełączniki Cherry MX do wyboru Red lub Brown, wytrzymujące 50 milionów kliknięć. Klawiatura posiada podświetlenie, port USB 3.0, porty audio i dużą podpórkę pod nadgarstki. Oprogramowanie Avia Ghost umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami klawiatury. TTE Sports by Thermaltake Mecha to kompaktowy sprzęt dla wymagających. Pomimo niewielkich rozmiarów, klawiatura jest bardzo wytrzymała. Uzbrojona w przełączniki Cherry MX Black, wytrzymujące 50 milionów kliknięć. Dwa porty USB bardzo się przydadzą, a zaawansowany anti-ghosting zapobiegnie blokowaniu się klawiszy podczas gry. Idealna klawiatura dla graczy ceniących minimalizm. CM Storm Quickfire Ultimate. Kolejna kompaktowa konstrukcja. Klawiatura wyposażona jedynie w to, co niezbędne. Znajdziemy w niej wytrzymałe przełączniki Cherry MX Brown, antypoślizgowe klawisze oraz krwisto-czerwone podświetlenie. 7 klawiszy multimedialnych ułatwi korzystanie z zasobów systemowych. Warto wiedzieć, iż klawiatura ta wzmocniona jest stalową płytą, a zaawansowany anti-ghosting pozwoli uniknąć blokad klawiatury spowodowanych wciśnięciem zbyt wielu klawiszy naraz. TTE Sports by Thermaltake Poseidon Z. Ideał dla posiadaczy małych biurek, ale nie tylko. Najnowsza mechaniczna konstrukcja posiada na pokładzie specjalne niebieskie przełączniki mechaniczne sygnowane przez Thermaltake. Ich żywotność wynosi 50 milionów kliknięć. Pełne podświetlenie klawiatury robi wrażenie, a klawisze multimedialne przydadzą się w codziennym użytkowaniu. Tesoro Durandal Ultimate. Jedna z najlepszych klawiatur od Tesoro. Bardzo starannie wykonana, prawie że niezniszczalna. Podświetlona na czerwono. Do wyboru mamy wszystkie wersje przełączników Cherry MX. Klawiatura ma wbudowaną pamięć i dedykowane oprogramowanie. Dwa porty USB 2.0 i porty audio są niezastąpione. Do tego przysłużą nam się także klawisze multimedialne.
CM Storm Mech. Kolejna ekskluzywna klawiatura, tym razem w aluminiowej obudowie. Bez wątpienia największym jej atutem jest niesamowity i oryginalny wygląd. Klawiatura, jak przystało na sprzęt z najwyższej półki jakościowej, posiada dwa porty USB 3.0 i porty audio. Do tego jest w pełni podświetlana. Znalazło się także miejsce na zasilacz sieciowy, zwiększający natężenie prądu w portach USB. Ta niezwykle wytrzymała konstrukcja skrywa w sobie jeden z trzech modeli przełączników Cherry MX Razer Black Widow Ultimate, wersja 2014. Najnowsza edycja znanej klawiatury mechanicznej. Posiada opatentowane przez firmę Razer przełączniki mechaniczne stworzone z myślą o graczach. Dostępne są przełączniki typu Green lub Orange, wytrzymujące aż 60 milionów kliknięć. Klawiatura jest świetnie zaprojektowana. Poza unikalnym kształtem zdobi ją zielone podświetlenie. Black Widow posiada także porty USB 2.0 oraz porty audio. Nie zabrakło też funkcji multimedialnych Tesoro Collada. To ostatnia klawiatura w naszym zestawieniu. Czym się wyróżnia? Posiada obudowę w całości wykonaną z aluminium, nie jest przy tym tania. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych Saint i Evil, przy okazji różnią się one kolorem podświetlenia. Jak we wszystkich klawiaturach Tesoro, możemy wybrać z czterech rodzajów przełączników Cherry MX. Klawiatura wykonana jest z dbałością o szczegóły. Posiada klawisze multimedialne i specjalne. Dwa porty USB, porty audio i port na zasilacz sieciowy. Dobrze, moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca. Zobaczyliście naprawdę sporo klawiatur mechanicznych. Także dowiedzieliście się bardzo dużo szczegółów o nich i o samych zasadach działania tych klawiatur. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem Wam podjąć decyzję, czy taka klawiatura mechaniczna będzie Wam potrzebna. A jeśli stwierdzicie, że jednak wolicie klawiatury membranowe, zapraszam do poprzedniego poradnika o klawiaturach membranowych. Tam również znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego poradnika. Jeśli Wam się podobał, przydał, zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!